W dzisiejszym odcinku pokażę Wam suplementy, na które ostatnio jest bardzo duży hype, a w mojej ocenie są mocno przereklamowane. Zaczynamy! Zanim powiem o suplementach, które nie działają, przypomnę Wam te, o których warto pamiętać, zwłaszcza jeżeli jesteście aktywni fizycznie. Witamina D. Na pewno kojarzycie ją ze słońcem i bardzo dobrze, ale to nie wystarczy. Niedobór może prowadzić do złego samopoczucia, obniżonej odporności, a przez to częstszych infekcji, a także zwiększonej łamliwości kości, przez co mamy większe ryzyko złamań, na przykład w trakcie treningu. Jaką dawkę warto suplementować? 2000 jednostek dziennie. I pamiętajcie, żeby przyjmować ją około posiłkowo, bo wtedy się dużo lepiej wchłania. Magnez. Łyka go co drugi z nas. Ale czy wiecie w zasadzie po co? Dobrze wpływa na mózg, koncentrację i obniża stres. U osób aktywnych fizycznie reguluje poziom testosteronu i zapobiega skurczom mięśni. Najlepiej przyjmować go wieczorem. Ile? Dawka dla osoby dorosłej to około 250 mg. Kwasy omega-3 i kurkumina działają przeciwzapalnie i wspierają pracę mózgu. Poza formą kapsułkową możemy spożywać oleje tłoczone na zimno, lniany, z czarnuszki lub z wiesiołka. A co pomaga zwiększyć wydolność przed wysiłkiem? Sok z buraka, który najlepiej wypić 2 godziny przed ważnymi zawodami. I kofeina. Tak, dobrze słyszycie. Kawa lub kapsułki z kofeiną dodadzą Ci powera. I uwaga, wegetarianie i weganie, w swojej codziennej suplementacji nie zapominajcie o witaminie B12. A teraz meritum odcinka, czyli które suplementy są według mnie przereklamowane. Na pierwszy ogień CBD. Zewsząd możemy usłyszeć o jego wspaniałych właściwościach. Ale tak naprawdę, żeby on działał, powinniśmy stosować 300 mg dziennie, co może nas kosztować od 50 do 100 zł dziennie, czyli miesięcznie na taką suplementację możemy wydać nawet 3000 zł. Czy warto? Lecimy dalej. Kolagen. Wszystkie badania mówią, jakie to wspaniałe ma właściwości i dobrze wpływa na stawy, włosy, skórę i paznokcie. Ale uwaga, te badania są bardzo często sponsorowane właśnie przez producentów tych suplementów. Dlatego to już zostawiam Waszej ocenie. I na koniec BCAA, czyli tak naprawdę pełnowartościowe białko, którego również dostarczymy przez stosowanie odżywek białkowych i spożywanie jajek i nabiału. Dlatego, czy warto? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Ja tymczasem biorę sok z buraka i lecę do dziewczyn na trening. Cześć! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał po więcej ciekawostek ze świata sportu, dietetyki i oczywiście wspaniałych dziewczyn z Volley Wrocław. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasza suplementacja. Może macie do mnie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem.